Proszę Państwa, no ciąg dalszy, jeżeli chodzi o rolę Narodowego Funduszu we wdrażaniu programu LIFE. Myślę, że ten slajd Państwo pamiętają, znają z poprzednich prezentacji. Pełnimy rolę Krajowego Punktu Kontaktowego, a także podmiotu współfinansującego. Ja dzisiejszą prezentację będę chciał oprzeć na podstawie też ikonografiki, którą przygotowaliśmy, z tym, że najpierw przedstawię Państwu inną ikonografikę, pokazującą no, drogę od pomysłu do realizacji. My jesteśmy w tym momencie na tym etapie czwartym. No, brakuje nam, tak jak Magda też wspominała, kwestii konsultowania konkretnych fiszek projektowych. Ja rozumiem uwarunkowania, dlaczego no, wiele rzeczy robi się na ostatni czas, ale mamy pomysł, jak to przyspieszyć w przyszłym roku. Wydaje się, że po prostu będziemy zmuszać wnioskodawców do przygotowania fiszek projektowych troszeczkę wcześniej, po prostu troszeczkę wcześniej ogłaszając konkurs na temat, na inkubator wniosków LIFE. A to jest slajd, który będzie podstawą do większości mojej dzisiejszej prezentacji dla Państwa. No, oferujemy Państwu jako instytucja inkubator LIFE, na który składają się cztery elementy: e-konsultant, znajdź partnera, wsparcie i inkubator wniosków LIFE. Najwięcej Państwo, no już trochę informacji na temat poszczególnych elementów uzyskaliście w poprzedniej prezentacji, do której obejrzenia Państwa zachęcam. Dlatego w dniu dzisiejszym przede wszystkim skupię się na inkubatorze wniosków LIFE. Ale musimy dojść do tego inkubatora. E-konsultant LIFE to jest narzędzie, co do którego mamy duże nadzieje. Narzędzie, które pozwala na wspólną pracę z Państwem nad przygotowaniem fiszki projektowej. Naprawdę zachęcamy Państwa do tego i będziemy z przyjemnością konsultować to, co Państwo przedstawią. Jeszcze raz podkreślę, że powinniśmy już teraz pracować, bo my wszystkiego w tym momencie podczas naszych prezentacji no nie przekazaliśmy Państwu wszystkiego, co moglibyśmy przekazać. Zawsze są jakieś aspekty, które można by było w jakiś tam sposób uszczegółowić i też podczas konsultowania już konkretnych projektów to o tych aspektach możemy mówić. Dlatego naprawdę e-konsultant LIFE, ważna sprawa, no na przykład coś, o czym będę chciał Państwu też, jeżeli starczy czasu na koniec, powiedzieć, kwestia zarządzania projektem, co warto wpisać do wniosku, kwestia interesariuszy, ale także na przykład, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że no warto już teraz, myśląc o zarządzaniu i wpisać taką informację, przewidzieć komitet sterujący projektu, który też w jakiś tam sposób będzie czuwał nad merytorycznym zaangażowaniem, zaawansowaniem realizacji projektu. Tak więc czekamy na Państwa w naszym e-konsultancie LIFE. Jest on dostępny na stronie internetowej. No i podtrzymuję jeszcze deklarację, że mamy 15 nagród niespodzianek dla pierwszych 15 wnioskodawców, którzy przyślą no, sensowne jakieś noty koncepcyjne, tak, na podstawie naszego wzoru, które będzie można wrzucić do e-konsultanta i które będzie można zacząć konsultować. W tym momencie mamy takie tylko propozycje, wstępne propozycje projektów, weryfikujemy je, ale żadnego jeszcze nie ma, żadnego wniosku nie konsultujemy w ramach e-konsultanta LIFE.
Find your partner for life to też to jest kolejny element, który wydaje się w szczególności bardzo interesujący i bardzo Państwu potrzebny, jeżeli chodzi o poszukiwanie partnerów zagranicznych. No rzeczywiście, tak jak Magda wspomniała, warto wyszukiwać albo polegać na partnerach, z którymi już jakieś, do których ma się jakieś zaufanie. Tym niemniej, no jeżeli się, warto też czasami zaryzykować i rozpocząć współpracę, tylko w odpowiedni sposób tę współpracę określając, tak? Być może nie dawać zbyt dużego zakresu przedsięwzięcia do realizacji na początek. Tak więc to jest pewien element też dostępny na naszej stronie internetowej. I zachęcamy Państwa do korzystania z tej naszej platformy. Trzecim aspektem, który nazwaliśmy Life Support, to jest nasze wsparcie merytoryczne. No oczywiście poza tym e-konsultantem odbieramy od Państwa telefony, maile, przygotowujemy szkolenia, warsztaty. To, co jest w moim przekonaniu bardzo istotne i w momencie, gdy Państwo będą się do nas zgłaszać i będziecie chcieli rozmawiać na temat Państwa propozycji, to jest, że już powoli będzie się pojawia się baza naszych filmów ze szkoleń, z webinariów, tak więc mamy już dwa udostępnione pod tym adresem internetowym. I przyrodę, i klimat, tak właściwie jako playlista, już niedługo powinno się środowisko pokazać. No w moim przekonaniu skorzystanie z tych informacji, które są tutaj dostępne w sieci, no jest nieodzowne do jakiejś podejmowania przez nas dyskusji, jeżeli chodzi o projekty, które Państwo przygotowują. Czyli na razie mamy trzy playlisty dostępne, za chwilę będą się pojawiały kolejne i ta baza danych będzie się powiększać. Co ciekawe, myślę, że taki był nasz cel i udało nam się ten cel uzyskać, że te szkolenia, które mieliśmy miesiąc temu, no dosyć znacząco różnią się od tych szkoleń, które mamy dzisiaj i które będziemy mieli jutro. Tak? Tak więc to warto zajrzeć i do tych sprzed miesiąca i też do tych kolejnych, które Państwu będziemy prezentować. No i ostatni element, inkubator wniosków live, jest to nowinka, którą Państwu prezentujemy. Ja podczas poprzedniej prezentacji tak sugerowałem, że możecie się Państwo, szczególnie organizacje pozarządowe, spodziewać pewnej niespodzianki ze strony Narodowego Funduszu. Zarząd i Rada Nadzorcza, zarząd w ubiegłym miesiącu, Rada Nadzorcza w tym miesiącu, na początku kwietnia, podjęły decyzję o uruchomieniu inkubatora wniosków live, w ramach którego to jest pilotaż, którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się do 50 tysięcy złotych na przygotowanie projektu. Jest to bezzwrotny grant wypłacany w 4 lub 5 transzach i no jest to pilotażowy program skierowany do organizacji pozarządowych. Informacje na temat tego naboru, który jest już ogłoszony i który będzie trwał od 27 maja do 16 czerwca, możecie Państwo znaleźć na powyższej stronie internetowej. Wnioski, które Państwo będą składać, to są wnioski składane przez generator wniosków. Gdy Państwo zajrzą na to ten link, zobaczycie wymagania nasze. Podkreślę, że w przypadku, gdy nie ma podpisu elektronicznego, powinniście Państwo jeszcze podpisany wniosek złożyć do Narodowego Funduszu. Co jest istotne i będziecie Państwo proszeni o zawarcie takiej informacji, że warunkiem udzielenia dofinansowania jest brak możliwości pozyskania środków na cel pisania wniosku z innych źródeł publicznych.
Według naszego rozeznania w tym momencie raczej organizacje pozarządowe nie mają do dyspozycji takich środków, raczej firmy mają taką możliwość. Tym niemniej no, warto, żebyście Państwo jako organizacje pozarządowe no, takie rozeznanie sobie zrobili i potwierdzili, że je dokonaliście. Co jest istotne, nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście do Narodowego Funduszu, tak więc tutaj prosimy zwrócić na to uwagę i obowiązuje data wpływu, czyli nie jak w niektórych przypadkach data wysłania dokumentu, ale jeżeli chodzi o wnioski, data wpływu do Narodowego Funduszu. To jest bardzo ważne, ponieważ wnioski, które wpłyną po terminie, już nie zostaną, zostaną odrzucone. Co jest bardzo istotne, stworzyliśmy taki, wydaje mi się, przyjazny dla Państwa mechanizm wypłaty środków. Wypłata środków będzie etapami przekazywana. I już po zawarciu umowy dotacji z Narodowym Funduszem planujemy, że na podstawie zawarcia umowy już Państwo 20%, czyli do 10 tysięcy uzyskacie dofinansowania. Potem kolejne 20% po złożeniu fiszki projektowej do Komisji Europejskiej. Dalej, w momencie, gdy Komisja Europejska zaprosi Państwa do złożenia pełnego wniosku, macie kolejne 20%. Tutaj też bardzo, bardzo ciekawa propozycja, że kolejna 20% to jest po uzyskaniu minimalnej oceny dopuszczającej w Komisji Europejskiej. Czyli jeżeli Państwo nie uzyskają dofinansowania, ale uzyskają minimalną ocenę dopuszczającą, czyli w tym pierwszym kryterium, to już w pierwszym, nie kryterium, bo kryterium mamy dwa w przypadku fiszek. Natomiast w przypadku pełnych wniosków, no to tamto minimum, tak jak to Państwu przedstawiałem, to było minimum 50 punktów. No i ostatni element po podpisaniu umowy dofinansowania i wtedy Państwo pełną dotację uzyskacie. My w tym momencie przygotowujemy umowę, warunki umowy do tego programu, która niedługo zostanie przedstawiona zarządowi i tam Państwo szczegóły udzielania dofinansowania uzyskają. No oczywiście są pewne sytuacje, w których my będziemy wnioskować o zwrot dofinansowania. To są takie hipotetyczne sytuacje, gdzie Państwo na przykład nie zdecydujecie się po uzyskaniu dofinansowania Narodowego Funduszu i wypłaty pierwszej transzy, nie zdecydujecie się na złożenie fiszki projektowej. To już uznamy, że no niestety daliście Państwo, naszym celem było przynajmniej złożenie fiszki, a oczywiście ostatecznym celem podpisanie umowy, tak? Natomiast no jeżeli Państwo się zrezygnują z tego, no to musicie nam zwrócić środki, tak? Tak samo załóżmy, że Państwo albo nie złożą pełnego wniosku, pomimo tego, że zostaliście zaproszeni, czy też nie podpiszecie umowy z Komisją Europejską, wtedy będziemy prosić Państwa o zwrot. Natomiast nie będziemy prosić o zwrot w sytuacji, gdy Państwo po prostu na przykład uzyskacie dwie pierwsze transze, czyli złożyliście fiszki, a nie ta fiszka zostanie negatywnie oceniona. No trudno. Oczywiście, ale też, no jeżeli Państwo, ale to już takie są szczegóły, o których Państwo będziecie sobie mogli przeczytać we wzorze umowy, bo też będziemy Państwa prosić o zwrot środków, jeżeli ta fiszka zostanie ewidentnie no, w sposób nienależyty przygotowana, tak? Widzieliście Państwo w
przygotowywane projekty, gdzie jakiś tam tytuł projektu ble, ble, ble był, czy coś w tym stylu. Tak więc no, jeżeli ewidentnie Państwo nie złożycie tego, złożycie fiszkę, która będzie nie zawierała informacji wymaganych albo będzie bardzo niestarannie, no to tutaj już możemy Państwa prosić o zwrot środków. No i jeszcze tak to wygląda w przypadku podprogramu na rzecz klimatu, gdzie też jest taka możliwość, ale ze względu na to, że no, nie ma etapu concept note, czyli fiszki projektowej, tak więc mamy tutaj 4 płatności przewidziane. To, co jest istotne, że wypłata dotacji jest w formie ryczałtu, tak? Nie będziecie Państwo musieli żadnych dokumentów specjalnie nam przygotowywać. Wniosek o płatność od drugiej płatności będzie wymagany, no i będzie on musiał zawierać tylko informację, krótką informację, co zrobiliście, plus jeszcze no, potwierdzenie złożenia fiszki, czy potwierdzenie uzyskania z Komisji Europejskiej zaproszenia do przedłożenia pełnego wniosku. Tutaj chciałbym Państwu przedstawić kryteria oceny, które będziemy brać pod uwagę, dokonując oceny tych wniosków. No, kryteria dostępu to są takie kryteria formalne, ich jest kilka, nie będę ich Państwu przedstawiał. Raczej chciałbym Państwu zwrócić uwagę na kryteria jakościowe dopuszczające. Czyli będziemy sprawdzać w pierwszej kolejności, czy w ogóle przedsięwzięcie wpisuje się w cele programu LIFE. Tak więc to będzie takie może dosyć trudne w jakimś tam zakresie, ale szersze takie spojrzenie, tak? Czyli jeżeli Państwo myślą o kampanii edukacyjnej i ta kampania edukacyjna oczywiście się wpisuje w cele LIFE-u, ale zakres tej kampanii jest taki, że absolutnie on się nie kwalifikuje do Komisji Europejskiej, no to my będziemy tutaj określać, że no to nie jest, nie wpisuje się, tak? Bo to zakres załóżmy jednej gminy czy jednego powiatu, to ewidentnie to nie jest ten, czego oczekuje Komisja Europejska. Tak? Tak więc tutaj w tym miejscu też zwrócę uwagę na tę kwestię, którą podniosłem w tym pytaniu, wnioski podobnie składane. No bo jest pełna pula wniosków, która była składana w ubiegłym roku do Komisji Europejskiej i wiem, że będą do nas składane też, będą składane w bieżącym naborze. To czy ci wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie Narodowego Funduszu na przygotowanie wniosku? My spodziewamy się, że wniosek podobnie składany jest z jednej strony dosyć mocno zaawansowany, jest mocno przygotowany, z drugiej strony wymaga poprawy. Tak więc nie mamy zastrzeżenia w programie priorytetowym, że takich wniosków nie będziemy rozpatrywać, czy też nie będziemy udzielać dofinansowania. Z tym, że my jako komórka oceniająca i rekomendująca zarządowi udzielenie dofinansowania, to będziemy wnioskować na ograniczenie tego dofinansowania. Co do poziomu tego ograniczenia, w tym momencie jeszcze Państwu nie mogę powiedzieć. Taką ideą jest, żeby proponować zarządowi dofinansowanie w 50%, czyli nie do 50 tysięcy, tylko do 25 tysięcy. Dalej, jeżeli chodzi o ocenę, będziemy oceniać takie 4 kryteria. Pierwsze kryterium, czy zrealizował albo realizuje przynajmniej 2 projekty lub przedsięwzięcia, inwestycje o budżecie o równowartości 1 miliona złotych. No to kryterium ma przedstawić, czy macie Państwo taki potencjał, który pozwala Wam na realizację większych przedsięwzięć. No kolejne 2 wskazują na potencjał samej organizacji.
Tutaj zrobiliśmy takie rozeznanie i wydaje nam się, że takie wymagania odnośnie aktywów i przychodów są odpowiednie, czyli średnia kwota aktywów na koniec roku w okresie ostatnich 5 lat wyniosła 1 milion złotych i średnia kwota przychodów z działalności statutowej na koniec roku wyniosła w okresie 5 lat 1 milion złotych. No i jeszcze jeden wymóg, o którym już Państwu wspominałem, że macie wyjaśnić i potwierdzić, że nie mieliście Państwo możliwości uzyskania dofinansowania z innych środków publicznych. Jeszcze będzie badana kwestia pomocy publicznej. Jeżeli pomoc publiczna będzie występowała, taka pomoc będzie Państwu udzielana w ramach kwoty de minimis. To tyle, jeżeli chodzi o nasz inkubator live. Jeszcze dla przypomnienia, jeżeli chodzi o podprogram dla środowiska, zachęcamy Państwa do w tym momencie po tych serii webinariów do konsultowania fiszek. Możemy się czasami umawiać na jakieś rozmowy sieci, bo wiem, że niektóre organizacje po kilka fiszek przygotowują, stąd też i grupy fiszek też możemy konsultować. Dla tych z Państwa, którzy uzyskają zaproszenie komisji do składania pełnych wniosków, no to w listopadzie tego roku przewidujemy szkolenie bądź też webinarium. Natomiast w okresie listopad do lutego przyszłego roku no jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o konsultowanie treści wniosków. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby składać wniosek w ramach podprogramu dla Rzecz Klimatu, tutaj mówimy już o pełnym wniosku. Planujemy 25 czerwca webinarium z tego zakresu. Tutaj już będziemy szczegółowo Państwa informować na temat wymogów co do wypełniania konkretnych formularzy. No i potem przewidujemy też w lipcu, od lipca do października konsultowanie wniosków, które Państwo będziecie przygotowywać. No jeszcze dosłownie dwa slajdy, jeżeli chodzi o współfinansowanie. Chciałbym podsumować to, co najważniejsze. Myślę, że Państwo wiecie to, ale co jest bardzo istotne, że Narodowy Fundusz ma w swojej ofercie uzupełnienie dofinansowania Komisji Europejskiej do 95% kosztów kwalifikowanych. No dodam do tego, że Państwo jeszcze tutaj dzięki pewnym decyzjom Komisji Europejskiej Państwo mogą jako wkład własny wykazywać też pracę wolontariuszy. Tak więc część z tych 5%, które Państwo pozostaje, to możecie Państwo wykazać jako pracę wolontariuszy. No i co jest też, jeżeli chodzi o kwestię współfinansowania, mamy atrakcyjną ofertę, jeżeli chodzi o pożyczkę na wkład własny, jeżeli jest taka potrzeba, na zachowanie płynności finansowej. Tutaj Klub Przyrodników korzystał z takich pożyczek, a także na koszty niekwalifikowane projektu. Jeżeli chodzi o składanie wniosków do Narodowego Funduszu o współfinansowanie, to tytułem przypomnienia nabór podstawowy jest ogłoszony. I Państwo mogą składać do nas wniosek w naborze podstawowym, jak i uzupełniającym. W sumie obydwa są te nabory ogłoszone, czyli po akceptacji fiszki, lecz przed 30 listopada możecie Państwo składać do nas wniosek o dofinansowanie. Jeżeli chcielibyście Państwo już mieć naszą wstępną deklarację współfinansowania projektu przed terminem złożenia pełnego wniosku do Komisji Europejskiej i potem będziecie Państwo proszeni o złożenie do nas aktualizacji wniosku po akceptacji wniosku do live. Natomiast jest możliwość też naboru uzupełniającego, czyli już po akceptacji wniosku do live Państwo do nas składają wniosek o dofinansowanie.
Zaktualizowałem jeszcze informację dotyczącą naszego współfinansowania Polskiej Historii Live, bo ona się tworzy. Mamy z tych czterech projektów, o których mówiliśmy, być może uda nam się pozyskać w ramach naboru 2019 roku blisko 7 milionów euro. Z tym, że w grze jeszcze są trzy projekty zintegrowane i mamy nadzieję, że Komisja Europejska przychyli się do dofinansowania co najmniej dwóch z nich i co by się wiązało, że ten ostatni słupek kwoty pozyskanej ze środków Komisji Europejskiej by się zwiększył do kwoty około 27 milionów euro. Tak więc to byłby bardzo dobry rok. Rzutem na taśmę dzięki projektom zintegrowanym byśmy tyle środków pozyskali. Jeżeli Państwo mają pytania, cały czas można do nas wysyłać i korzystać z tego adresu live@enfoś.uov.pl. I to tyle, jeżeli chodzi o moją prezentację. Mam nadzieję, że w międzyczasie tutaj pojawiły się pewne pytania. Jedno jest. Magda, zapraszam Ciebie do włączenia mikrofonu i wideo, a Państwa zapraszam jeszcze do zadawania pytań. Radka poproszę, żeby kontynuował swoją rolę też osoby zadającej. A jeżeli nie będzie pytań, no to korzystając z czasu jeszcze pewne jakieś takie przemyślenia Państwu przekażemy. Dobrze, no jest jedno faktycznie pytanie dotyczące kosztów. W jakiej kategorii kosztów powinno znaleźć się zadanie związane z przeszkoleniem personelu projektu, na przykład związane z podnoszeniem kwalifikacji czy zdobywaniem uprawnień? Przy założeniu, że wiedza ta jest niezbędna do realizacji projektu, na przykład szkolenie z zakresu dopłat rolne środowisko klimatycznych w celu prowadzenia warsztatów w projekcie. O, Radek, ty możesz. Możemy Irka poprosić, bo ja przyznam, że nie pamiętam. Irek, dołączyłbyś do nas? Ja myślę, że Marta i Maja też mogą do nas dołączyć. Zapraszamy bardzo. Irek, podejmiesz temat? Też nie pamiętam. Szkolenia są oczywiście elementem rozpowszechniania informacji o projekcie i upowszechniania, tak? W tym wypadku akurat szkolenia personelu, ale to wszystko się łączy i są typowe dla projektów tych dotyczących zarządzania informacji. I oczywiście są dopuszczalne i nawet oczywiście dobrze widziane. W zależności oczywiście, kto jest odbiorcą. W tym wypadku rozumiem jakaś grupa. Personel projektu. No, w moim przekonaniu chyba to można by było potraktować jako zlecenie zewnętrzne, tak? I tyle w tej kategorii to wpisać, no bo pewnie bo jako zlecenie zewnętrzne to trzeba było zlecić tam, czyli wyszukać osobę szkolącą. Być może gdyby to było szkolenie dedykowane, tak, i organizowane specjalnie na rzecz personelu, to bym to zakwalifikował jako zlecenie zewnętrzne. Natomiast w innym przypadku to też nie pamiętam. Maja, może ty masz jakiś pomysł? Nie, przyznam szczerze, że trudno mi się tutaj do tego odnieść. No dobrze, to zróbmy to w ten sposób, że my sprawdzimy to i odpowiedź na to pytanie w często zadawanych pytaniach Państwu umieścimy. Kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Czy osoba uczestnicząca w projekcie może być równocześnie członkiem dwóch beneficjentów, na przykład NGO głównego i firmy prywatnej współbeneficjenta? Czy jest to postrzegane jako powiązanie?
No, ja mogę się wypowiedzieć w ten sposób, że bywały takie sytuacje i albo powiedzmy próby takich sytuacji, natomiast to zgodnie z postanowieniami umowy jest zabronione. Czyli ani nie może być tak, że beneficjent koordynujący, zlecając zamówienie, czyli organizując przetarg, zleci je współbeneficjentowi, to samo dotyczy się personelu. Nie wiem, Maju, czy możesz potwierdzić? No, przyznam, że to jest takie pytanie finansowe, na które również nie jestem pewna odpowiedzi, więc nie chciałabym tutaj podać mylnych informacji, więc to chyba też będę może sprawdzę z panią Amber Malen, która jest od nas, zajmuje się tymi kwestiami finansowymi i postaram się przesłać potwierdzenie tego. No dobrze, ja tylko ze swojej strony jeszcze dodam, że no, zdarzały się takie sytuacje, że takie zlecenia były wyłapywane podczas no, jakiegoś tam weryfikacji jakiegoś raportu i zdarzały się, że były kwestionowane, nawet traktowane jako koszt niekwalifikowany po weryfikacji raportu końcowego. Tak więc, ale oczywiście precyzyjnie odpowiemy później w tych pytaniach i odpowiedziach. Ja mogę tylko dodać ze swojego doświadczenia, że jeżeli chodzi o osoby zatrudnione w kosztach osobowych, to może się zdarzyć, że osoba najpierw pracuje u jednego beneficjenta, a później w innym okresie u innego. To tak się może zdarzyć. Oczywiście w obu przypadkach to musi być potwierdzone umowami i kartami czasu pracy. Jeżeli ta osoba pracuje jednocześnie u dwóch beneficjentów, nie miałam takiego przypadku, natomiast zdarza się, że osoba pracuje w dwóch projektach live. I wówczas również weryfikowany jest czas pracy, żeby no, uniknąć sytuacji, kiedy osoba no, w tym samym czasie ma wykonywać obowiązki w dwóch różnych projektach, więc to też jest kwestionowane. No dobrze, mamy jeszcze chwilę czasu. Ja może bym się podzielił tymi moimi przemyśleniami dotyczącymi kwestii zarządzania, tak? Proszę Państwa, no, mamy coraz więcej projektów, które są coraz bardziej skomplikowane, tak? Jeżeli Państwo planujecie realizować projekt, który obejmuje kilku współbeneficjentów, to warto w ramach tego projektu, pisząc concept note, no, napisać kilka słów na temat zarządzania, tak? Czyli powiedzieć, że planujecie Państwo jako beneficjent koordynujący okresowe spotkania ze współbeneficjentami. No pewnie te okresowe spotkania mogą się odbywać w takiej formie, jak w tym momencie my mamy to nasze spotkanie, czyli w formie wideokonferencji. Warto też założyć w ramach projektu coś takiego, co się nazywa komitet sterujący. Komitet sterujący to jest gremium, które uwzględnia i gromadzi co jakiś czas kluczowych interesariuszy. Tak więc jeżeli projekt jest realizowany na obszarze, załóżmy, zarządzanym przez Lasy Państwowe, tak, przez jakąś gminę, to możecie Państwo do tego komitetu sterującego zaprosić z jednej strony przedstawicieli właśnie Lasów Państwowych, nawet jeżeli oni nie są współbeneficjentem projektu, tak? Czy też gminy albo związku rolników indywidualnych, którzy w danym obszarze funkcjonują. Warto też o tym już pomyśleć, o takich spotkaniach na etapie przygotowania wniosku. I szczególnie też w tym kontekście, co bardzo ładnie Magda podkreśliła, żeby ci potencjalni interesariusze projektu już na etapie
pisania wniosku wyrazili swoje poparcie do realizacji projektu. Poparcie nie tylko ogólne, w sensie, że podoba nam się projekt, ale chcielibyśmy je wspierać w ten i w ten sposób, a Państwo, przygotowując nawet concept note do Komisji Europejskiej, możecie w tym wniosku napisać, że macie listy popierające już na tym etapie i wskazać konkretne organizacje, instytucje, które tego poparcia Państwu udzielają. To takie moje przemyślenia, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania, może któryś tutaj jeszcze z panelistów doda do tego, co powiedziałem. Magda, masz może jakieś uwagi w tym zakresie? No dobrze. Nie, no tak jak już mówiłam wcześniej, tak, to ta współpraca na samym początku, wbrew pozorom, im bardziej jest sformalizowana, w sensie takim, że jakby poparta pewnymi dokumentami, nawet w postaci, nie wiem, jednej, dwóch kartek, tak, podpisanej przez osobę decydującą w danej instytucji, jest czymś, co na pewno bardzo pozytywnie potem wpływa na dalszą współpracę i realizację, bo przynajmniej w polskich warunkach tego typu deklaracje pisemne mają dużo większą wartość i potem moc przebicia. Nawet jeżeli rozmawiamy z inną osobą decydującą niż ta, która podpisała daną deklarację, tak? To ma potem pozytywne przełożenie na dalsze rozmowy po prostu. I co jeszcze można, wydaje mi się, i warto dodać, że jeżeli chodzi o interesariuszy, no to trzeba patrzeć szeroko. Takimi interesariuszami są instytucje, które funkcjonują na danym terenie, ale też społeczność lokalna jest jakimś interesariuszem. I zdarzały się dotychczas takie sytuacje, że na początku realizacji projektu albo przed w ogóle rozpoczęciem realizacji projektu ta społeczność była sceptycznie nastawiona do przedmiotu ochrony. Dla mnie takim idealnym przykładem jest projekt nietoperzowy, który był realizowany przez jedną z organizacji pozarządowych, gdzie wymieniając te doświadczenie z realizacji projektu, to okazało się, że społeczność lokalna, która przed rozpoczęciem projektu była bardzo sceptycznie do nietoperzy nastawiona, z jednej strony, bo te działania dotyczyły działań na obiektach sakralnych, czyli postrzegała te nietoperze przez pryzmat niedogodności, odchodów, które się pojawiają, albo jakichś też odorów, powiedzmy. Natomiast po realizacji projektu, po tym, gdy ta społeczność zauważyła, że dzięki środkom LIFE-u i Narodowego Funduszu udało się zmienić i nawet wyremontować dach, przystosować też te obiekty sakralne do współistnienia razem z nietoperzami, to społeczność, lokalni mieszkańcy widzieli i bardzo się cieszyli z tego powodu, że mają na swoim terenie coś, co jest przedmiotem zainteresowania władz publicznych, powiedzmy, czyli ktoś przyjeżdża z Wrocławia, powiedzmy, z Warszawy, a nawet z Komisji Europejskiej, żeby chronić ten gatunek. I taka społeczność poprzez działania różnego rodzaju no, przekonuje się do tego, żeby w przyszłości sama funkcjonowała i sama dbała o ten gatunek, który jest przedmiotem ochrony. Tak więc to jest jeden z elementów, które pozwalają utrzymać trwałość projektu, te działania w kierunku społeczności lokalnej. Ja jeżeli mogę powiedzieć, to ja mam również podobny przykład w przypadku wykupu gruntów i tworzenia rezerwatów. Mhm. Mamy taki jeden przypadek w Pomorskim, gdzie projekt stworzenia rezerwatu był już
20 lat temu albo może jeszcze wcześniej proponowany. Lokalna społeczność była sceptycznie nastawiona, oczywiście nie zgadzała się na utworzenie rezerwatu. Myśmy rozpoczęli wykupy gruntów. Na początku oczywiście nikt nie chciał z nami rozmawiać i w ogóle nie było mowy. W końcu udało nam się przekonać jednego właściciela do sprzedaży działki. Jak się jeden przekonał, to się okazało, że pozostali już się sami do nas zgłaszali z chęcią sprzedaży. Co akurat można tłumaczyć efektem ekonomicznym. Natomiast w momencie, w którym powstał już rezerwat, no to lokalna społeczność bardzo sobie ceni to miejsce i nie daj Boże, ktoś się nieupoważniony pojawi w okolicy, wejdzie na teren rezerwatu, natychmiast są telefony, że ktoś się kręci po rezerwacie, po torfowisku, że czy to aby na pewno ktoś upoważniony, czy on tam może. W związku z tym, że my nadal o ten rezerwat dbamy, wykonujemy działania ochronne, to niejednokrotnie tuż po tym, jak się wykonawca koszeń pojawił w rezerwacie, już jest telefon do regionalnej dyrekcji, że ktoś jest w rezerwacie, coś robi, coś kosi i czy aby na pewno mu wolno. Więc się okazało, że w sytuacji, w której już się pojawił ten rezerwat i te ludzie rzeczywiście o niego dbają, pilnują go i odczuwają jako swoje własne terytorium i pilnują tego. Także to też jest coś, co bardzo pozytywnie nas zaskoczyło i jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że to tak wyszło. No tak, i specjalnie podjąłem tę kwestię, żebyście Państwo mieli taką świadomość, że ten projekt LIFE nie musi się ograniczać tylko do działań ochronnych, stricte ochronnych, tak? To projekty LIFE mają bardzo, można zaprojektować bardzo różnorodne działania, które w sumie mogą doprowadzić do zachowania tego gatunku czy siedliska dla przyszłych pokoleń, tak? Tak więc oprócz takich stricte działań ochronnych, bo rozumiem, że tutaj w tym momencie, Magda, mówiłaś też o takim efekcie, tak, przekonaliśmy jednego, to reszta się też przekonała. Natomiast w ogóle wydaje mi się, że niezwykle cennym jest ten instrument, który komisja dała, tych mikrograntów. Wydaje mi się, że to jest świetna rzecz, bo można te środki przeznaczyć dla lokalnej społeczności, żeby ona sama wchodziła i sama się angażowała w ochronę przyrody w swoim otoczeniu. No ale też cała masa różnych działań skierowanych właśnie na rzecz społeczności lokalnej. Tak więc to jest jeden aspekt. Jeszcze tak kończąc też, wydaje mi się, że warto zaznaczyć tę kwestię tak zwanego networkingu, tak? Czyli wymiany informacji. Powinniście Państwo, przygotowując projekt dotyczący danego gatunku czy też siedliska, już przed napisaniem wniosku zweryfikować się, kto tego rodzaju projekty realizował, kto zajmował się tym gatunkiem czy siedliskiem i przewidzieć taką wizytę studyjną u tego beneficjenta na początku realizacji projektu. Magda, czy korzystaliście z tego typu możliwości? Tak. Myśmy dwukrotnie rzeczywiście w przypadku tych projektów torfowiskowych korzystaliśmy z takiej możliwości. Szczególnie zapadł mi w pamięć wizyta we Włoszech, gdzie gmina w okolicach Wenecji odtwarzała torfowiska, które dzięki temu, że zachowały się te pierwotne i właściwe stosunki wodne, to im się to udało. Natomiast literalnie z pola kukurydzy udało im się odtworzyć roślinność torfowiskową. Oczywiście o torfowisku to jeszcze ho, 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 żeby mówić. Natomiast rzeczywiście udało im się gigantyczną pracą ciężkim sprzętem, co też jest zawsze czymś, co mrozi krew w żyłach na torfowisku. Udało im się odtworzyć te warunki, więc tego typu wizyta, pamiętam, że bardzo nas natchnęła pozytywnie i skorzystaliśmy z tej wiedzy, jaką nam przekazali.
To się zresztą też potem znalazło w naszym podręczniku dotyczącym dobrych praktyk ochrony torfowisk alkalicznych jako jeden właśnie z przykładów, że tak też można. No świetnie, dziękuję bardzo. Jesteśmy już po czasie. Czy ja mogę prosić tutaj panelistów o jakieś ostatnie słowa przed rozłączeniem się? Od Mai może zaczniemy? Dobrze, no ja z mojej strony jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w szkoleniu. Bardzo liczę na to, że Państwo pokuszą się o przedstawienie jak największej ilości fiszek projektowych, jak najwięcej pomysłów na ciekawe projekty z Polski tutaj do nas spłynie. Mamy bardzo dobre wyniki z przeszłości, z LIFE-u, jeżeli chodzi o nasze państwo. Mam nadzieję, że uda się powtórzyć te dobre wyniki dużą ilością wniosków. Trzymam za Państwa kciuki i ja zawsze powtarzam, że siłą programu LIFE są jego beneficjenci. Także dla wszystkich tutaj obecnych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców, chciałabym życzyć przede wszystkim dużo siły i zdrowia, bo to jest teraz najważniejsze. Dziękuję bardzo, Maju. Marta? Jeszcze Państwu życzę odwagi w proponowaniu innowacyjnych rozwiązań, bo czytając bazę projektów, które już były realizowane i są, no, żeby nie działać tylko zachowawczo i realizować podobnych działań, tylko zaproponować coś nowego, coś, co ochronę przyrody trochę pchnie do przodu w tych czasach wielkich wyzwań i środowiskowych, i zdrowotnych. I trochę myśleć out of box, czyli właśnie zobaczyć, co jeszcze nie było proponowane w innych krajach czy w Polsce. Oczywiście opierając się na metodach naukowych, ale szukać takich rozwiązań, które są na miarę XXI wieku. No, super. Do powodzenia. Marta, myślę, że ty mogłabyś życzyć wnioskodawcom do zobaczenia w realu, tak? Ty jako monitor projektu. Bardzo bym chciała. Dobrze. To Magda, ty poproszę. Magda, możesz coś powiedzieć? No, do widzenia. O, Magda, chyba nam się jakoś... Jesteś, Magda? Jestem. O, no właśnie, dobrze. Jestem. Ja przede wszystkim również, bo ja bardzo chciałam podziękować za zaproszenie i za uznanie, jakie wyrażasz Andrzeju, czy cały Narodowy Fundusz Klubowi, podając nas za przykład. Jesteśmy w imieniu prezesa, dziękuję, i całego klubu. Bardzo nas to cieszy i mam nadzieję, że nie zawiedziemy zaufania w nas pokładanego, zwłaszcza, że przygotowujemy się do napisania kolejnych projektów, przynajmniej jednego, być może więcej. Więc występuję tu również w roli potencjalnego kolejnego beneficjenta i słuchałam wszystkich panelistów z uwagą. Również pod kątem tego, co może mi się przydać jako beneficjentowi, więc raz jeszcze dziękuję i trzymam kciuki za wszystkich. Dobra, świetnie, dziękuję bardzo. Irku? Dziękuję również wszystkim Państwu, którzy wytrzymali z nami do końca. Jest, widzę, silna grupa, która z nami trwa cały czas. No cóż, w nawiązaniu do mojego dzisiejszego wystąpienia, to trzymam kciuki za stworzenie dobrego budżetu, który później wytrzyma tą próbę 10% ewentualnych zmian. Ja się przede wszystkim czuję przyrodnikiem, także ja oczekuję, że jednak pojawią się jakieś projekty, które będziemy konsultowali, przyrodnicze projekty. I ten potencjał jest, wiemy, że ten potencjał jest. Także, no cóż, życzę powodzenia w pisaniu fiszek przyrodniczych. Dziękuję bardzo jeszcze raz. No, dziękuję bardzo. Ja tylko może dodam, że tak właściwie no nie mówimy do tej tylko do tej ostatniej grupy, która z nami pozostała, bo to mamy kilkadziesiąt osób, ale ja też kontynuuję tę dyskusję i wchodzę w te kwestie, mając na uwadze tych odbiorców, którzy będą korzystali z naszych no, podcastów, tak, czyli z tych materiałów wideo, które udostępnimy Państwu i mam nadzieję, że one będą Państwu bardzo podatne. Radku, ty masz jeszcze słowo na koniec?
Znaczy ja już trochę nie bardzo wiem, co mogę jeszcze dopowiedzieć po tym wszystkim. Oprócz tego, że jakby my pozostajemy do Państwa dyspozycji, jeżeli będzie potrzeba jakiejś konsultacji, jakiejś pomocy, to my zawsze bardzo chętnie. Zresztą w trakcie trwania tego webinaru ja też odbierałem co chwilę różnego rodzaju telefony, więc to wszystko się dzieje. A skoro było również wywołane do tablicy jakieś innowacje, to też przypominam o tym, że jutro z częścią być może Państwa się widzimy na kolejnym webinarze dotyczącym środowiska efektywnego gospodarowania zasobami. I tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Dodam tylko, że Radek oprócz tutaj odpowiedzialności, którą doskonale realizuje w zakresie organizacji webinariów i dbania technicznego, te sprawy, żeby to wyszło, Radek przede wszystkim tutaj w zespole Live zajmuje się kwestiami projektów innowacyjnych, tak więc w tym zakresie z panem Radkiem przede wszystkim będzie można współpracować. Proszę Państwa, ja dziękuję Państwu, którzy uczestniczyli, dziękuję tym, którzy być może po jakimś czasie oglądali to nasze spotkanie. No i przede wszystkim dziękuję naszym panelistom, naszym trzem bardzo miłym paniom, pani Mai Mikosińskiej, Marcie Kaczyńskiej i Magdalenie Makowskiej. Dziękuję mojemu koledze Irkowi Mirowskiemu. Dziękuję również Kubie Siwołowskiemu, naszemu informatykowi, który nam tutaj zawsze pomaga i kibicuje. A także całemu mojemu zespołowi Live i potwierdzam, Państwa sukces jest też naszym sukcesem, tak więc liczę na to, że dzięki środkom Live'u i dzięki środkom też Narodowego Funduszu bardzo dużo dobrego uda nam się wspólnie zrobić na rzecz polskiej przyrody, ale też szerzej środowiska. Na dzisiaj dziękuję Państwu, rozłączamy się i do zobaczenia podczas konsultacji, a być może do zobaczenia w przyszłości w realu. Dziękuję.